10 najdroższych marek na świecie. Marlboro, jedna z najbardziej znanych na świecie marek papierosów, produkowana przez firmę Philip Morris International, należącą niegdyś do holdingu Altria Group. Widoczne niekiedy na paczce słowa Veni, Vidi, Vici są nawiązaniem do znanej wypowiedzi Juliusza Cezara. Początki marki sięgają roku 1902, kiedy to Philip Morris, londyński przemysłowiec, otworzył filię swojej fabryki w Nowym Jorku. Nazwę papierosów zaczerpnięto od ulicy, przy której mieściła się fabryka w Londynie. Papierosy Marlboro miały pierwotnie czerwone ustniki, aby nie było widać na nich śladów szminki, gdyż były przeznaczone głównie dla kobiet. Marka jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych sponsorów Formuły 1, w której obecna jest od lat 70. Firma sponsorowała wiele zespołów, ale najbardziej kojarzona jest ze współpracy z McLarenem i Ferrari. Po raz ostatni logo Marlboro pojawiło się na Grand Prix Chin 2007. Ogromny koncern, który zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych, jest wyceniany na około 81 miliardów dolarów. McDonald's. Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi, sprzedająca głównie burgery, frytki, napoje. Przedsiębiorstwo zostało założone 15 maja 1940 roku w Kalifornii. Większość barów McDonald's serwuje dania zarówno dla gości zajmujących stoliki, jak i kierowców samochodów. Pierwszy bar w Polsce otwarto 17 czerwca 1992 roku w Warszawie. Przedsiębiorstwu zarzuca się wykorzystywanie pracy dzieci oraz wyzysk pracowników w zakładach dostawczych. Latem 2000 roku w Hongkongu opublikowano raport na temat nieprawidłowości w 5 chińskich zakładach dostawczych, które wytwarzały figurki dla zestawów dla dzieci Happy Meal. Opisano w nim pracę dzieci oraz fakt fałszowania dokumentów poprzez dodawanie lat małoletnim pracownikom. Za 8 godzin pracy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości około 1,5 euro. Zatrudnieni musieli pracować jednak nawet 15 godzin dziennie, a gdy było dużo zamówień, nie otrzymywali dnia wolnego. Firma wyceniana jest na 81 miliardów dolarów. Coca-Cola, jeden z największych na świecie producentów, dystrybutorów i sprzedawców napojów bezalkoholowych. Siedziba firmy mieści się w Atlancie w stanie Georgia w USA. Największym rynkiem sprzedaży firmy są Stany Zjednoczone. Firmie zarzuca się rozbicie protestów pracowniczych w Turcji oraz prześladowania związków zawodowych w firmach rozlewniczych w Kolumbii za pomocą szwadronów śmierci. Jak ustaliło BBC, w 2003 roku koncern zanieczyścił duże powierzchnie rolne w Indiach trującymi rakotwórczymi chemikaliami. Firmie zarzucono też ogromne zużycie wody, co doprowadziło do suszy, na skutek której ucierpieli lokalni rolnicy. Przeciwko działaniom Coca-Coli protestowało w Indiach wiele osób, z czego 300 zostało aresztowanych. Organizacja Human Rights w 2004 roku zarzuciła m.in. Coca-Coli wykorzystywanie pracy dzieci na plantacjach trzciny cukrowej w Salwadorze. Firma produkująca popularne napoje gazowane wyceniona jest na 84 miliardy dolarów. Verizon, amerykański dostawca usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telewizji kablowej. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku, gdy Bell Atlantic kupił GTE, uprzednio największego niezależnego lokalnego operatora telekomunikacyjnego w USA. Przedtem w 1997 roku Bell Atlantic połączył się z innym Baby Bellem, spółką Ninex. 25 lipca 2016 roku przedsiębiorstwo przejęło spółkę Yahoo. Amerykańska firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne wyceniona została na 86 miliardów dolarów. AT&T, amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne. AT&T było przez pewien czas największym na świecie przedsiębiorstwem świadczącym usługi telefoniczne oraz największą siecią telewizji kablowej. W jego laboratoriach powstał m.in. system operacyjny Unix, języki programowania C i C++, a także tranzystor. 11 pracowników tej korporacji otrzymało Nagrodę Nobla i wartość wyceniana jest na 89 miliardów dolarów. Visa, amerykańska spółka i organizacja członkowska zajmująca się wydawaniem kart płatniczych, powstała w 1958 roku pod nazwą Bank AmeriCard. Pierwsza karta została wydana w roku 1958 przez Bank of America. Nazwa Visa została wymyślona przez Dee Hooka, założyciela korporacji. Uważał on, że słowo to jest powszechnie rozpoznawalne w wielu językach, a co za tym idzie, będzie ułatwiało akceptację karty.
Marka kojarzona przede wszystkim z kartami płatniczymi wyceniana jest na 92 miliardy dolarów. IBM. Amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Obecnie przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt. Jej główną siedzibą jest Armonk w pobliżu Nowego Jorku. Technologia IBM była wykorzystywana w okresie III Rzeszy podczas II wojny światowej dla zwiększenia efektywności identyfikacji osób pochodzenia żydowskiego, polskiego, komunistów i innych wrogów Rzeszy. Technologia została dostarczona władzom III Rzeszy przez niemiecki oddział amerykańskiego koncernu. W Polsce przedsiębiorstwo IBM pojawiło się w roku 1935. W styczniu 2012 roku CBA zatrzymało byłego dyrektora polskiego przedstawicielstwa IBM w związku z korupcją. Amerykańskie przedsiębiorstwo wyceniane jest na 94 miliardy dolarów. Microsoft. Jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży informatycznej. Najbardziej znane jest jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Spółka publiczna z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton, założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. W 2012 roku przedsiębiorstwo posiadało 10 tysięcy patentów. Przeciętne wynagrodzenie pracowników to 106 tysięcy dolarów rocznie. Polski oddział Microsoftu został zarejestrowany w 1992 roku. Jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologicznej warte jest 115 miliardów dolarów. Google. Amerykańskie przedsiębiorstwo z branży informatycznej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Polski oddział Google został utworzony w 2005 roku. Niektóre z praktyk stosowanych przez spółkę Google stały się powodem kontrowersji, jak na przykład niejasny sposób pozyskiwania i przechowywania danych dotyczących indywidualnych użytkowników, czy zarzut wspierania cenzury w internecie. Innym częstym zarzutem pod adresem Google'a jest wieloznaczna polityka prywatności, która do niedawna nie podawała żadnych ograniczeń dotyczących tego, jak długo spółka przechowywać będzie zapytania użytkowników i stosowanie ciasteczek do powiązania ze sobą kolejnych wizyt danej osoby. W roku 2007 spółka zmodyfikowała nieco swoją politykę w tym względzie. Firma zajmująca się przede wszystkim branżą internetową, której najbardziej znanym produktem jest wyszukiwarka internetowa, wyceniona jest na 174 miliardy dolarów. Apple. Amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Kalifornii. Założona 1 kwietnia 1976 roku przez Steve'a Woźniaka i Steve'a Jobsa. Dodatkowo towarzyszył im Ronald Wayne, przedsiębiorca. Celem firmy było projektowanie i sprzedaż kompletnych zmontowanych zestawów komputerów osobistych. Od stycznia 1977 roku działała formalnie jako spółka, a od stycznia 2007 roku zmieniła nazwę na Apple Inc. Od stycznia 2010 roku przedsiębiorstwo działa poprzez 284 własnych sklepów detalicznych w 10 krajach oraz za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego sprzęt i oprogramowanie. Ze względu na design i specyficzne kampanie reklamowe marka Apple wyróżnia się w segmencie rynku, w którym działa. Według badań magazynu Forbes, Apple była najsilniejszą marką na świecie w roku 2012. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, która zajmuje się przede wszystkim technologią, wyceniana jest na 247 miliardów dolarów i jest najdroższą marką na świecie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!